prosty uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciała i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, i opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy słowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Kochani moi, Piotr był zwykłym rybakiem. Siedział sobie w łodzi po niezbyt udanym połowie ryby. Zasmucony, bo pewnie w domu czekała na te ryby, z których było utrzymanie żona, teściowa, cała rodzina. I nagle nad brzegiem jeziora wielki szum się zrobił. Nadchodził mistrz z Nazaretu, a za nim wielki tłum. Szymon, bo tak jeszcze wówczas miał na imię ów rybak, zadziwił się tym wszystkim, ale słyszał o cudach, które zdziałał, i gdy Jezus prosi go: Szymonie, odbij nieco brzeg. Szymon czyni to. Jezus wsiada do łodzi i robi się taka naturalna opona. Ludzie na brzegu. On troszeczkę dalej w łodzi na jeziorze przemawia. A mówił wtedy błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi. A wówczas mówił o miłości, o przebaczeniu, o zbawieniu świata. Kiedy zakończył Jezus swoją przemowę do tłumu, powiedział Piotrze: a teraz odpłyń na głębię. To jakby pierwsze rekolekcje, które miały Piotra przygotować do zadania, które miał wykonać. Najpierw odpłyń trochę do brzegu, a później wypłyń na głębię. Piotrze, od tej pory ludzi będziesz mówił. Dzisiaj słyszymy piękne wyznanie wiary, które złożył Piotr. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I od tej pory to właśnie Piotr będzie strzegł tej wiary, którą tam pod Cezareą Filipową wezwał. To jest zadanie każdego Piotra, również Piotra naszych czasów. Ma być skałą. Skałą, która się nie chwieje. Skałą, która nie zmienia zdania. Skałą, która mocno trzyma władzę kluczy Piotrowej i ciągle wyznaje tą samą wiarę w tego samego Pana Boga. Oto zadanie każdego papieża. Ma być skałą, niewzruszoną. Nieważne jest to, co pewnie gdzieś osobiście może myśli tak po ludzku. Ważne jest to, aby się nie zatknął. Bo na nim opiera się Kościół. Potrzebujemy tego oparcia. Potrzebujemy oparcia skały.